Dlaczego strajkują rolnicy i o co chodzi rolnikom? Moi drodzy rolnicy, po pierwsze, to was należy podzielić na dwie grupy. Rolnik indywidualny, gospodarstwo rodzinne, produkcja naturalna i gospodarstwa stricte konwencjonalne, napierdalające tylko i wyłącznie nawozy, chemia, moi drodzy, środki ochrony roślin. W czyim interesie tak naprawdę wy strajkujecie? W interesie tylko i wyłącznie tego, że żeście się dali wmanipulować korporacjom w spirale zadłużenia, czyli produkujecie konwencjonalne surowce, moi drodzy, może troszeczkę lepsze od ukraińskich, a może nawet i nie wiadomo, by trzeba było to zweryfikować i pobadać, ale w rzeczywistości nie walczycie tak naprawdę o przyszłość polskiego rolnictwa, tylko działacie w interesie korporacji, bo wy chcecie napierdalać dalej nawozy, chcecie napierdalać środki ochrony roślin i jeszcze dostawać od konsumentów należyte wsparcie i środki finansowe. Nie słychać w waszych wypowiedziach jakichkolwiek merytorycznych wypowiedzi dotyczących likwidacji, kurwa, złodziei, izb rolniczych, związków zawodowych, Solidarności Rolników Indywidualnych, kurde, działań Kościółka na szkodę polskiego rolnictwa, które tylko i wyłącznie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a wcześniej z ANR-u otrzymywało ziemię dla, moi drodzy, rolnom w ramach zwrotu ziemi dla Kościoła i za tym stały izby rolnicze, kurde, i związki zawodowe, tym związek, moi drodzy, Solidarność Rolników Indywidualnych. Dzisiaj działacze Solidarności Rolników Indywidualnych, którzy za PSL-u i za PiS-u klepali się, moi drodzy, po ramieniu, a w szczególności za PiS-u, klepali się z całym Ministerstwem Rolnictwa, wszystkimi ministrami, od Ardanowskiego, moi drodzy, przez Telusa i innych, po pleckach, siedzieli, kurde, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w rynkach hurtowych, wszędzie, to wtedy, kurwa, było dobrze. Jak żeście walili tych rolników w dupę, kurwa, ruchaliście ich, aż świszczało. Wszystkie dzisiaj, gdzie są dzisiaj te firmy, które, moi drodzy, dostarczały środki ochrony roślin, za przeproszeniem, które zadłużyły i wprowadziły w spirale zadłużenia polskie rolnictwo. I rozmawiajmy w końcu o konkretach, moi drodzy. Konkrety. Konkretem to jest zmiana całkowita profilu produkcji rolnej opartej na produkcji naturalnej. Wy tylko chcecie walczyć, moi drodzy, o wyższe dopłaty, o kasę i możliwość sprzedażową, a nie o jakość, moi drodzy. Bijecie się w tych kowrach między sobą, o czynsze dzierżawne, napierdalacie się, że wy gwintujecie nieraz czynsz dzierżawny od hektara na poziomie 4,5 tysiąca hektara. Ziemia jest już nieurodzajna przez ilość związków chemicznych i przez to napierniczanie i za chwilę przestanie w ogóle rodzić. Tylko i wyłącznie można powiedzieć, że kiedy nie rodzi, kiedy jest susza, to tylko tak, suszowe, okopowe, pomocowe, takie, siakie, owakie, moi drodzy. Za komuny rolnictwo utrzymywało się bez dopłat, ale było produkcją naturalną, a dzisiaj to jest produkcja, moi drodzy, oparta na chemii. Na wioskach nie zobaczycie zwierząt. Rolnicy nie widzą, kurde, obornika. Nie widać, moi drodzy, pomiotu prawdziwego kurzego. Co robicie? Produkujecie syf. Polska jest największym producentem syfu, jeżeli chodzi o drób. Na sterydach, na stymulatorach, na antybiotykach. To jest wpisane, moi drodzy, wszędzie, że jesteśmy na czwartym miejscu w Polsce, w Europie, pod względem używania antybiotyków. Walicie taki syf, kurwa, że głowa mała. Uprawiacie GMO, hybrydowe zboża, walicie Roundupem. Moi drodzy, i czego wy oczekujecie? Daliście się wmanipulować tym ośrodkom doradztwa rolniczego, izbom rolniczym, ministerstwu rolnictwa, żebracie tego kołodziejczaka i tego, kurwa, ministra Siekierskiego, żeby łaskawie przyjechał na rozmowę. Jak wam się podpowiada, żebyście strajkowali pod zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego, pod młynami, pod tymi paszarniami, gdzie jest produkcja paszy, na przykład dla świń i kur, to tam was nie ma. Tam was nie ma. Stoicie, weźmiecie jakiś głąbów, kurwa, z Solidarności Rolników Indywidualnych, którzy pierniczą mnie na temat, a gdzie budżet na rolnictwo, a gdzie polityka zdrowotna konsumenta, gdzie ochrona rynku. A gdzie zmiana i w ogóle nie powinno być podatku rolnego, albo powinien być taki maluteńki. Oszustwa Instytutu Ekonomiki Opłacalności Rolnictwa, GUS-u,
związków zawodowych, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Zdrowia na szkodę konsumenta. Ale dyskusja jest niewskazana, bo po co? Przecież no jak można powiedzieć, że przez lata żeśmy truli konsumentów, że żeśmy walili syf? No taka jest prawda. Obiektywna prawda. Mówmy uczciwie, jak jest. Dlaczego Tadeusz Rolnik nie strajkuje? Dlaczego Tadeusza Rolnika nie ma z ciągnikiem na ulicy? Bo Tadeusz Rolnik ma rynek zbytu, bo produkuje w sposób naturalny, zdrowy i dostarcza na rynek zdrowy surowiec. To czego wy oczekujecie? Jeżeli się nie zmieni, nie zmiana, nie naprawa, tylko trzeba zrobić wszystko od nowa. Od nowa. Zrozumcie, że wszystko trzeba od nowa. Od ubojni, moi drodzy, od paszarni, od młynów, od, moi drodzy, zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego i regionalnych sklepów, które będą dostarczały was surowiec i skupy na rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego, nic nie zrobicie. Przyjdzie teraz wiosna, zobaczycie, jaka przyjdzie susza i co będziecie płakali, że znowu, a czemu macie suszę? Sami żeście tą ziemię do tego doprowadzili. Za chwilę będziecie mieli tak, że ta ziemia wam nie będzie rodziła. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli mądry jakiś rolnik chce jakichś konstruktywnych rozmów, do mnie telefon 792-434-657. Pozdrawiam serdecznie. Ale ci rolnicy, którzy produkują tuczne kłacze, chemiczne żarcie, nie oczekujcie, że wy będziecie mieli wsparcie po stronie konsumenta. No ludzie jedyni. Opanujcie się.